Rozdrażnienie, brak koncentracji, częste bóle głowy oraz brzucha mogą świadczyć o owsicy. Jest to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego u dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Trzeba jednak podkreślić, że choroba ta dotyka również osoby dorosłe. Wywołują ją nicienie, owsiki ludzkie, które bytują w jelicie grubym człowieka. Bardzo łatwo się nią zarazić i szybko się rozprzestrzenia. Często dochodzi także do autoinwazji. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób dochodzi do zarażenia owsicą, jak się ona objawia oraz jak wygląda jej leczenie, by móc w razie potrzeby odpowiednio zareagować. Obejrzyj nasz film do końca, a otrzymasz mnóstwo przydatnych informacji na temat owsicy.